W wersji 1.8 dodano nową funkcjonalność dla tzw. Tak masterów. To Master Mode. Możesz zdefiniować zachowanie wszystkich masterów dla swojego profilu użytkownika. Otwieram menu i przechodzę do Preferences and Timing. Ustawienia te są zapisywane dla profilu użytkownika. Po lewej stronie znajdziesz różne przyciski. Na samym dole widzisz nowy przycisk Masters. Znajdziesz tu wszystkie dostępne mastery: rate, speed, global master, global rate i speed, highlight, solo. Widzisz również speed mastery i playback mastery. Dla każdego mastera możesz zdefiniować domyślne działanie. Na przykład, gdy chcesz wyłączyć Grand Master, spójrz na Grand Global Master. Aktualne ustawienie to Always On. Możesz zmienić na Disabled. Widzisz czerwony pasek. Grandmaster jest wyłączony. Być może chcesz mieć możliwość włączania i wyłączania Speedmastera. Spójrz na Speed Global Master 1. Zmieniam ustawienie na Toggle. Po przypisaniu Speedmastera 1 będziesz mógł użyć funkcji Toggle do włączania i wyłączania trzy różne ustawienia toggle czyli włącz wyłącz always on zawsze włączony i disabled wyłączony dla twojego profilu użytkownika